Słuchałem twojego nowego singla, którym nas zaskoczyłaś. Mhm. I on nie jest taki wesoły. Tak sobie pomyślałam, jejku, co u tej... co się dzieje w ogóle, że ona tak jesiennie śpiewa, tak smutno śpiewa w tym singlu o niby najlepszym dniu w życiu. Tak, to prawda. Znaczy dla mnie ten utwór jest bardzo wzruszający, bo na początku on miał opowiadać właściwie tylko o tym, że tęsknię za czasem, który już minął i trochę za dzieciństwem, trochę za czymś innym i tak mi smutno, że tego już nie ma i tyle rzeczy się pozmieniało, a później przechodzę do tematu najlepszego dnia w moim życiu, że może on nastąpi i jeszcze się nie wydarzył, więc tak jest nadzieja. Czyli pisząc ten utwór, tak trochę cię poniosło? Poniosło, tak. Na pewno jak byłam na koncercie Coldplaya, to mnie zainspirował i ta część ostatnia to dla mnie jest taka Coldplayowa, gitary, perkusja, to tak bardzo chciałam, żeby to było właśnie w takim klimacie, więc na pewno to była duża też inspiracja muzyczna dla mnie.